Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników leśnych przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 6.32, 17 sierpień 2024, sobota. W ten sobotni dzionek nakręcę dla Was szybki materiał, a co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym filmem, bo już późno. Po ostatnim filmie w zmaganiach, maratonie z Grzesiem na grzybach, czas na kolejny dzionek i szybki wypad. Bardzo szybki i krótki będzie ten film, bo nie mam zbytnio czasu, aby robić w lesie dużo hałasu. Więc dlatego taki szybki film, inny las i zobaczymy, co tu rośnie. Więc zapraszam serdecznie raz jeszcze na krótki, szybki film sobotniego wypadu na grzyby. Jaki piękny. A muchy do niego lecą jak do kupy. Śliczny. Sromotnik. Więc akurat tu przy drodze pierwszy z borowików i jest pierwszy sobotni borowik z tego fajnego lasu. Więc coś tutaj mam, ale nie, to nie borowik, więc mówię, nowy las, zobaczymy, co tutaj rośnie. No i pierwszy borowik jest. Obskoczymy, zobaczymy, zaobserwujemy, bo to jest las też niedaleko Kielc. Bliżej trochę niż ostatnio z Grzesiem, co był szał. Dokładnie szał. Maraton, tak powiedziałem na wstępie. No i chcę zobaczyć, czy tutaj warto przyjeżdżać na borowiki. Czy warto tu przyjeżdżać na borowiki? Ale chyba będzie warto, więc muszę zaobserwować, gdzie chodzić, jak chodzić, aby je tutaj zbierać. Więc idziemy ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. I są cyglastopore borowiki. Dobre i to. Dobre i to, drodzy Państwo. Nazbieramy najwyżej w tym nowym lesie ceglaków. Cyglastoporych borowików, czyli wilczych grzybów. Dokładnie. Jeszcze tu dwa. A tu mały jest, jak zostanie tam. Dwa ceglaki, czyli wilcze grzyby. To mamy borowika, podgrzybka oraz kilka cyglastoporych borowików. Więc idziemy dalej i zbieramy grzybki. Dwa kolejne. Raz, dwa, dwa kolejne wilcze grzyby z tego miejsca. No taki las, takie grzyby. Okej, żuczek, nie żuczek. I mamy kilka już prawych grzybków. Więc zobaczymy trochę tędy, trochę tędy. Zobaczymy tutaj w tych zielonych miejscach, czy coś tu rośnie. Czy coś tu rośnie w tych zielonych
miejscach, więc szukajcie ze mną, drodzy widzowie, może wy coś fajnego traficie wśród paproci. Może wy coś fajnego traficie wśród paproci. Wśród... Jest! Oj, 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 oj. Oj, 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 ajajajajaj. Mówiłem, wśród paproci może wy coś fajnego traficie razem ze mną. Śliczny. Śliczny. A tu jest drugi mały. I widzę trzeciego, górecki, kupecki. I widzę trzeciego, górecki, kupecki. O, górecki, kupecki. I mam trzech fajnych borowików. Sam łebek. Sam łebek będzie zdrowy w tym, a w tym, pyzuś. Także sam łebek. A ten duży borowik śliczny. Z tego nowego miejsca. Tak? Robaczywy, robaczywy, robaczywy i na pół. Do wykrajania. Więc sobie ususzę. Ususzę sobie te dzisiejsze grzybki, bo nie wiadomo czy i ile ich będzie. Więc są w końcu. I to cieszy. Fajnie to wygląda. Zobaczymy trochę niżej. Trochę niżej. Jest, 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 jest. Jest trochę niżej. Kolejny borowik, zobaczcie. Kolejny borowik z nowego miejsca. W tym lesie. Dokładnie, więc koszyk szybko się napełnia, bo nie mam za dużo czasu, a godzina już... No, nawet zegarek mi się rozładował. A godzina, drodzy Państwo, już... Szósta 52, sobota, 17 sierpień. Dobrze, rozładował mi się zegar, ja to tak mam. Podładowałem kamerę, a zapomniałem znów o zegarku. Więc jest prawusek, obczyszczę go. Na wizji, dla Was, przy Was. Tak można powiedzieć z Wami. Jak nie będzie deszczów, to będzie dużo robaczywych grzybów. I tylko kapelusz zdrowy z tego borowika. Ale szukam dalej, bo jestem święcie pewny i przekonany, że tu coś jeszcze będzie. Tam nic nie było, ale tam muszę dokładniej chodzić. Tu jest, tu za to jest. Trochę wyżej był jeden borowik. Ok. Oraz drugi świętokrzyski. Ach, borowiczek. Są piękne dwa. Usiądę sobie i szybko je dla Was oskubię. Tak? Tak jest zdrowy. I tego weźmiemy tak troszkę od pasa w dół, jak to się mówi. I po kolankach. Po kolankach do góry. Do góry. Do góry. Do góry. I dalej jedna dziurka. Na pół. No tu jest dobrze. Tu pajączek biegnie. Powykrajamy. I tu jest. Tu jest. W miarę dobrze. Wykroję. Wykroję, bo tak mówię, kilka grzybów sobie ususzę. I to akurat z dzisiejszego, sobotniego
dzionku. Więc idę jeszcze tutaj, bo tu nie dużo jest zielonego i postaram się jeszcze kilku tu borowików trafić. Przy drodze, ja ominąłem go, z góry szłem, a tu ojojojojoj, ajajajajaj, zobaczcie, a ja, dwóch nawet, jakich ślicznych, och, ach, ech, jest jeden, oraz śliczny drugi, szlachetny, prawy grzyb, ojojojojoj, ajajajajaj. Mamy dwa piękne borowiki. Nic dodać, nic ująć. Więc, drodzy Państwo, ja tu coś widzę. Coś tu, drodzy Państwo, widzę. Jest jeden i jest drugi. Widzę dwóch. Jest trzeci. Oraz czwarty i piąty borowik. Okej. Szybko, pyzuś szybko, bo kochasz grzyby, ale nie ma za wiele dzisiaj czasu, aby zrobić w lesie hałasu. Aby zrobić w lesie hałasu, tą nogę wyrzucę. Tu jest zdrowy, kapelusz zdrowy i w połowie zdrowe. Więc do koszyka i pójdą do suszenia. Nie ma już tu jakiegoś małego, prawego grzyba. Pomału, tu były pomału. Nie widzę. Nie widzę, więc trochę niżej i zobaczymy tu wśród paproci, czy nie ma jakiegoś prawego grzyba. Nie widzę, ale czuję te grzyby i czuję, że zaraz jakiegoś przytulę. Jak nie stąd, to może z boku, a jak nie z boku, to może u góry, ale czuję prawego grzyba. Ale jeszcze nie widzę, ale go czuję. Tak mówię, tak też czuję. Ojo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 j
go na pewno przytulę, bo jest śliczny. A ten? Nie, nie, nie. Może by był, może by nie był, ale jak sobie go żuki szamią, a mnie wystarczy ten jedyny śliczny borowik. Więc idę dalej. Więc idę dalej, bo za bardzo nie ma zbytnio czasu, by zrobić w lesie dla was więcej hałasu. Więc jeszcze troszkę, Pyzuś, i pomału kończymy. Niedaleko tego dużego, co zostawiłem grzyba, jest jeden taki oraz drugi taki, czyli dwa koło tego, którego zostawiłem, drodzy widzowie, którego zostawiłem w spokoju, niech doczeka starości, wśród żuków i chrustu leżącego koło niego. A tu na drodze mamy też prawe grzybki jednego oraz widzę drugiego. Tego mojego zostawię, bo nie będę marynował, a do suszenia szkoda go zabrać. Tylko tego jednego z tego miejsca rosnącego tuż przy drodze, na drodze, w lesie. A tu, ojojojojojoj, niedaleko wyjścia z lasu,
Widzicie? Piękny. Ten jedyny z drogi i tu piękny. Prawy grzybek. Tylko jeden. Zobaczymy, więc widzę drugi, ale najpierw je smyknę. Piękny, zobaczcie, smyknę. Robaczywy. Niestety, robaczywy. Może by się ususzyło, ale to nie o to w tym chodzi. Więc robaczywy, robak na robaku. I tak będzie, dopóki deszcz nie spadnie. Będą robaczywe grzyby. Ten mały był z drogi dobry, ale tu jest drugi. Świętokrzyski borowik z nowego miejsca. Oj, jak ja się cię... Widzę kolejnego. Zobaczcie, kucając, rozglądam się zawsze naokoło, czy nie ma w pobliżu innego. I widziałem, kucając, widziałem tego ślicznego borowika rosnącego przede mną. Dokładnie, przede mną. Więc szybka piłka. Hop, zdrowy. Nawet jeszcze raz pyknę. Zdrowy. Do koszka i tego po kolankach. Tu wyżej. Wyżej. Zdrowy. I tak grzyby pójdą do suszenia. I tu pomału jeszcze pochodzę. Tu ciąłem, a tu obok dwa kolejne nieduże borowiki. Fajnie jest, bo jest sobota. Nie pokażę wam na tym. Musicie mi wierzyć. Sprawdzam czas, bo naprawdę nie mam czasu. Jestem umówiony w sobotę. 7:09 sobota. Więc do 8:00. Do 8:00, po 8:00 parę minut i wracam. Jestem hulajnogą, niedaleko zaparkowałem przy znaku i mamy dwa prawoski. To jest nieduży las tutaj. Droga tam wychodzi, przejdę go i zobaczymy co i jak. Więc szybko go już czyszczę. Zdrowy. Kapelusz będzie zdrowy, a noga? Noga też zdrowa. Do suszenia. Do suszenia te dzisiejsze piękne prawe grzyby. Jeden, dwa, więc lato się wróciłem, bo widziałem przed sobą, a nie widziałem, drodzy Państwo, za sobą co rośnie. A za mną rosły trzy piękne borowiki. Trzy piękne borowiki, więc pomału pyza, nie szalej, pomału. A więcej nazbierasz i mniej nerwów stracisz. Szybko je sprawdzimy. Ten mały kapelusz będzie zdrowy. Duży. To jest zdrowy. Ale jeszcze zdrowy jest. Duży zdrowy, mniejszy. Nie mówcie, że marnotrawstwo, ale jak jest grzybów na tyle, to ja grzyby dla siebie biorę, teraz suszę, więc powinny być dobre. I oczywiście susząc, krojąc grzyba, kolejnego trafiłem, który tu rośnie. Wśród wyjścia z lasu, bo to jest nieduży las. Tam jest jeszcze jeden taki nieduży, tu ludzie raczej nie spacerują, więc fajna miejscówka. Fajna miejscówka, niedaleko Kielc. I rosną borowiki. I rosną borowiki. A zobaczcie, o której zacząłem. W tym nowym lesie. A jest godzina 7:13. Okej, idę dalej. Wróciłem się i z góry. Pyza z góry. Tam, gdzie droga prowadzi w dół, jest i piękny borowik. Piękny borowik dorodny. Ale też go zostawię. Wezmę tego mniejszego, który tam jest przede mną. Mniejszego pyzuś. Mniejszego. I jest śliczny jeden prawy grzybek. Drugi prawy grzybek.
trzeci prawy grzybek, czwarty prawy grzybek, piąty prawy grzybek, szósty prawy grzybek, siódmy prawy grzybek, siedmiu prawych grzybków. 2, 4, 6, 7 z jednego miejsca, bo tego dużego tam zostawię. I tu są dwa, tego zostawię, a tego zabiorę. I dołączę do tej mojej siódemki, która rośnie. Rosła raczej tutaj, obok niego. Zaraz je obczyszczę, ale tak mniej więcej wyglądają. A las jest naprawdę mały. No dobrze, 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 Pyzuś, dobrze, dobrze. Dobrze, Pyzuś. Okej, okay. I tu jest kolejny borowik. Kolejny borowik. Więc są, to cieszy. Są i w spokoju, może szybko, ale w spokoju sobie zbieram prawe grzybki, które ususzę. Ususzę sobotnią porą. Co to jest? Pulchawka brunatna. Pulchawki brunatne, które rosną tu. Widzicie, jak mały prawdziwek wygląda, ale to jest nie borowik, tylko pulchawki brunatne, które tu rosną. Niestety. Mamy cyglaka. Jednego. Drugiego. Oraz tu widzę dwa kolejne wilcze grzyby. Borowiki ceglastopore. Zwanym gniewusie wilcze grzyby. Niektórzy nawet na nie siniaki mówią. Jest las taki, że wycinka była, pozostawiane stare krzaki, ale tu przy drodze rośnie borowik. Dwa są nawet. Ale tego mojego zostawię, bo do suszenia nic z niego. Tylko przytulę tego jednego. Więc obskoczę tutaj szybciutko i zobaczymy, czy jeszcze nic tu innego nie rośnie. Zobaczę tutaj wśród tych choinek, czy tutaj nic takiego nie ma fajnego. No zobaczymy, zobaczymy. Więc tak mówię, las nieduży. Takie tu lasek, tutaj trochę większy. Taki przerywany. Połamane drzewa po starej wycince chyba. No ale obskoczę tędy i zobaczę, co tutaj rośnie. Fajnie tu jest, ale nic nie widzę, nic tutaj nie widzę. Choć fajnie jest, co to jest? Jest borowik jeden. Tego wezmę. Ale tylko jednego widzę. Tylko jednego. Widzę małego, prawego grzyba. Ale nie, Pysuś, nie. Są piękne dwa borowiki. Jednak są piękne tu dwa borowiki, więc przytul je i nam pokaż. Dokładnie. Jest. Tu dwa. Tu jest kolejny borowik, ale tu jakie nory. Jakie nory, zobaczcie. A strach tu podchodzić. Ale mam trzy i szukam kolejnego grzyba. Jest i czwarty. Piękny borowik. Z tego miejsca, tuż koło tej wielkiej, niebezpiecznej nory, cztery prawe grzyby. Tu jest, ale jakiś kapeć
więc go nie wezmę. Więc go nie wezmę. I zejdę z góry, poszukam tutaj gdzieś kolejnych. A tu, tak mówiłem, czułem pismo nosem. Są dwa kolejne, o, prawe grzybki rosnące. Wśród liści, śliczne dwa prawe grzyby rosnące wśród liści. Oj, 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 ajajaj, niedaleko drogi. Niedaleko drogi. Oj, 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 oj. Ach! Ajajajaj, niedaleko drogi. Jest jeden. Jeden. Drugi. Nawet drogę słychać. Drugi. Trzeci. Aj! Czwarty. Cztery borowiki. Śliczne. Cztery. Piąty jest. Jest piąty. Jest piąty. Piąty. Borowik. Śliczne grzyby. Był i szósty. Był i szósty. Borowik. Z tego miejsca. 2, 4, 6 pięknych, cudnych borowików tuż przy wyjściu z lasu rosnących przede mną. Śliczne, piękne, sobotnie borowiki. I już wychodzę do wyjścia, wchodzę w drugi, ten mniejszy las, gdzie zacząłem, i pomału będę kończył tą dzisiejszą wycieczkę. Mam dwóch borowików. Mam dokładnie dwóch borowików i pomału kończymy ten wypad. A tu mam maślaki. Dosłownie mam maślaczki, więc je szybciutko pozbieram. Dokładnie. I kolejne maślaki, które przytulę. Kolejne. I tak, drodzy Państwo, kosz oraz maślaki na jakiś sosik. Więc taki borowik cyglastopory śliczny z tego miejsca. Więc już kończę naprawdę jeszcze kilka minut i będziemy kończyć ten dzisiejszy sobotni wypad z tego lasu. Mały las, nie ma konkurencji jak na weekend, niż w innych lasach, co w sobotę dużo jest grzybiarzy tą porą. Niestety, śliczny, śliczny. Więc pomału kończę, idę w dół i jadę do domu. Więc, drodzy Państwo, zobaczcie, jakie piękne miejsce trafiłem. Sztuka. Piękna. Tu będziemy odkładać. Drugi. Sobotni oczywiście. Drugi. Trzeci. Czwarty. Czwarty. Piąty, szósty, mamy sześć, szukamy dalej, sześć, siedmiu, ośmiu, ośmiu borowików z jednego miejsca. Było dwóch, czterech, sześciu, ośmiu,
ale koszyk zostawiłem i z wrażenia przy koszyku było jeszcze dwóch. Jeden. Dwa. To jest w sumie 10 prawych borowików. Sobotnich oczywiście. Mam 3 wilcze grzyby, które zagarnę do domu. Śliczne wilcze grzyby. Borowików ceglastoporych, borowików zwykłych. I tak to mniej więcej leciało. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. Jadę do domu w ten sobotni dzionek. Na razie. Cześć.